tym zleceniu od początku nic nie szło po mojej myśli. Zaczęło się od tego, że puściła uszczelka w pistolecie, potem dysza się zatkała i Mosmatic nie chciał działać. Do tego minut w nocy skutecznie opóźnił mycie. Nawet łopatka do piasku nie pasowała i wszystko wyciągałem palcami. Łatwo nie było, ale finalnie udało się doczyścić kostkę do takiego stopnia, że klient był pozytywnie zaskoczony efektem. Hej, witam was, tutaj Dominik, jesteśmy już na naszym zleceniu i tak to wygląda, patrzcie. Na ulicy, właściwie uliczce, mamy taki biały kliniec, dlatego wszystko niestety wwozi się na kostkę, więc jesteśmy tutaj po to, żeby to domyć i jedziemy sobie odtąd dotąd, tutaj kończymy i też kończymy na tamtym chodniku. Natomiast zobaczcie też jedną rzecz, u was to oczywiście pójdzie z opóźnieniem, natomiast u mnie zima. Słuchajcie, oczywiście, jak to zawsze na takich zleceniach typu szybko, szybko, zaczął puszczać Mosmatic, to znaczy uszczelka, patrzcie. Bez sensu, leje się po mnie. Więc za chwilkę to sobie wymienimy, zobaczymy. Tutaj mam te wszystkie haczyki do wyciągania, no a tutaj powinny być jakieś uszczelki. Może tak rzucone dziwnie, ale jakaś powinna na pewno pasować. Po 15 minutach oczywiście się udało. Wiadomo, że jak się człowiek spieszy, to się musi coś spierdolić, ale przynajmniej nie cieknie. Więc jedziemy. Nie wiem, czemu daje mało wody. Aha, jeszcze jakby coś, to się zatkała chyba dysza, bo Mosmatic mi puszcza. Ja nie mogę. Czekajcie, wciśniemy sobie nogą, przytrzymamy. Oczywiście, że tak. Fuck. Ciśniemy po nasadki. Jeszcze szybko. Musimy wydmuchać to i może już pójdzie. Ja nie mogę. Szybkie zleconko, szybkie zleconko. Godzina mycia, 2 godziny przygotówki. Okej, działa to czy nie? Nie, no szybkie zlecenie, jakby coś, wiecie o co chodzi. Działa, też nie ma szału, ale jest ok. Jedziemy. Nie możemy też tak zostawić, żeby nie zapchać tego odpływu, więc idziemy do auta po taki koszyczek. Włożymy go tutaj, po to, żeby zatamował właśnie te mchy, no a żeby woda sobie spływała. To nawet fajnie, nawet dobrze. I jest jakieś szczęście w dzisiejszym dniu, bo tak to pech od samego początku. Okej, sisunia i wkładamy. To zatamuje nam większe mchy. Jakieś liście, tego typu rzeczy. Piasek zostaje na kostce, więc podczas wypłukiwania oczywiście będziemy ładować go na taczki. Natomiast tutaj, żeby nam się nie zapchało, coś takiego, no i jedziemy sobie dalej.
Powierzchnię mamy gotową i zobaczcie, spadu właściwie w ogóle tutaj nie było. Cała woda stoi na kostce, ale to jest nawet ok, ponieważ nie poleciała mi nigdzie pod krzaki. I spłukiwać będziemy do tego kanału. Tutaj jest zatkane, w tym miejscu jest odkurzacz i zobaczcie, gdy go włączymy. To co tutaj będzie nam leciało, to będzie wchodziło do odkurzacza. Zostawiamy to tak i spłukujemy. Może jeszcze sobie zdemontujemy kilka maskowni. Ale widać koniec, może się już nic dzisiaj nie zepsuje. Jeszcze łopatka nie pasuje do końca. Ech. Co za dzień.